Oppo robi ciekawe rzeczy, których po specyfikacji niekoniecznie widać, a jednym z takich ulepszeń stało się na przykład rozpoznawanie twarzy. Czy dużo dobrego wydarzyło się w tym modelu, a może jednak odwrotnie? Na to pytanie dzisiaj odpowiem. Oppo raz wariant Pro do Polski wrzuci, innym razem nie. Tym razem on jest razem z nami. Reno 6 Pro w aspekcie wykonania jest kwintesencją słowa flagowiec. Z pewnym jednym wyjątkiem. Zacznę jednak od tego, co jest świetne, a chodzi o szkło, które jest matowe, lekko chropowate, które spokojnie osoba niezaznajomiona z tematem może potraktować jako metal. Wiem, że każdy mówi, że smartfony Oppo są dobrze wykonane, ale naprawdę trudno jest z tym dyskutować. Reno Glow, czyli technologia, która stoi za tym designem, widać, że jest przemyślana, a to w towarzystwie smukłej obudowy, której grubość wynosi niecałe 8 mm, tworzy ze smartfona kawał przyjemnej technologii. W sumie bardziej kawałek, bo Reno 6 Pro nie wydaje się wielkim, ciężkim, grubym i nieporęcznym smartfonem. 188 gramów przy tej wielkości ekranu to dobry wynik. Szkoda mi trochę, że wysepka na aparaty już nie świeci w ciemności tak jak w Reno 6, bo to był naprawdę świetny smaczek. Tutaj oczywiście trochę ona wystaje, ale nawet i to robi całkiem gustownie. Zwracam uwagę na ścięcia na górze i dole bryły, które mają wyprofilowane wypełnienia. Tym wyjątkiem, a więc brakiem, o którym wcześniej wspominałem, jest oczywiście wodoodporność. Jeżeli Oppo chce w przyszłości faktycznie bić się na smartfony z dopiskiem Pro, to taki certyfikat jest niezbędny. Trochę się dziwię, że Oppo nie próbuje w jakiś zauważalny dla klienta sposób ulepszać ekran. Ten na papierze od Reno 3 Pro tak naprawdę się nie zmienia. Zmiany są w detalach, ale ten główny szkielet to oczywiście 90Hz AMOLED. Lepszy jest wrogiem dobrego i chyba dlatego Oppo nie chce zmieniać tego, co się sprawdza i dlatego stawia cały czas na taki sam ekran. W rzeczy samej ekran w Reno 6 Pro jest tym, czego oczekuje się po takim smartfonie. Wielkość ekranu dla mnie jest ok, jego zagięcie nie wpływa negatywnie na komfort obsługi. Nie zaznałam ani razu przypadkowych dotknięć w tej części wyświetlacza. Kąty widzenia są nienaganne, tak samo jak jasność maksymalna ekranu, choć tutaj na chwilę chciałbym się zatrzymać. Pro, jak i podstawowa wersja szóstki mają dwa czujniki światła, na froncie i z tyłu dla lepszej optymalizacji pracy automatycznego doboru podświetlenia. To działało w Reno 6 kapitalnie i to było zupełnie nowe odczucie z używania smartfona. Podzespoły tutaj są te same, jednak ruszanie suwaka jasności było czasami po prostu konieczne. Reno 6 Pro nie robi w tym aspekcie przewagi, mimo że wiem, że jest w stanie, także liczę, że w aktualizacji zostanie to może poprawione. Co do odświeżania ekranu, to tryb adaptacyjny bawi się skokowo pomiędzy 60 a 90 Hz i jest to praca dynamiczna, zarazem energooszczędna. Czemu nie ma 120 Hz? Nie wiem, niemniej dla mnie jest to dalej zupełnie wystarczające, jeżeli do tego dopieszczono w systemie animację. To, o czym teraz opowiem, jest absolutnym złotem, jeżeli chodzi o pandemię, w której należy nosić maseczkę. I rozpoznawanie twarzy, które tutaj zastosowano, pozwala poniekąd o tym trochę zapomnieć. Reno 6 Pro jest pierwszym smartfonem, który potrafił rozpoznawać mnie w dosłownie chwilę, mając założoną maseczkę. Początkowo myślałem, że to pojedyncze sytuacje, ale nie. W całej tej euforii przypomnieć muszę, że dalej mamy tutaj rozpoznawanie w 2D, a skoro z zakrytą połową twarzy telefon nas rozpoznaje, to są dwie opcje. Albo mocno przyłożono się do algorytmów, albo są one wręcz przeciwnie, tak słabe. Odpowiedzią na to pytanie pewnie nie będzie rozpoznawanie w warunkach małej ilości światła, gdzie Reno 6 Pro również radzi sobie kapitalnie, asystując przy tym świecąc mocno ekranem. Działa to na tyle sprawnie, że wow, ale tę technologię proszę brać mimo wszystko z pewną dozą dystansu, jeżeli w telefonie przetrzymujecie wyjątkowo wrażliwe dla siebie dane. Naturalnie jest też skaner odcisków palców umieszczony pod ekranem. Zaskoczenia nie ma, działa świetnie, a do tego można mu przypisać dodatkowe skróty po przesunięciu palcem. Do Polski Reno 6 Pro trafiło w wersji ze Snapdragonem, gdzie na innych rynkach pod tą samą nazwą jest opcja z Mediatekiem Dimensity 1200 i przyznaję, że mocno doceniam ten ruch. Snapdragon 870 moim zdaniem to najrozsądniejszy procesor tego roku, który nie ma problemu z nagrzewaniem się w przeciwieństwie oczywiście do 888, ale okazuje się, że nie zawsze jest tak idealnie. Reno 6 Pro nie przegrzewa się, to nie jest absolutnie taki, powiedzmy,
efekt jak w Snapdragonach 888, natomiast faktycznie robi się trochę cieplejszy w górnej części urządzenia, ale w konkretnych sytuacjach, na przykład gdy dłużej korzystałem z aparatu, faktycznie on był trochę cieplejszy, ale za to podczas grania nic takiego się nie pojawiało i cały czas był stabilny, chłodny i przyjemny w dłoni. Zapas pamięci jest wystarczający. 12 GB fizycznego RAMu wspierane jest przez zapożyczanie z pamięci wewnętrznej, nawet 7 GB dodatkowo, robiąc chwilowo nawet 19 GB RAMu. Czy z tego skorzystacie? Zapewne nigdy, ale taką opcję Oppo daje. Pamięci na pliki mamy 256 GB i co ważne, jest to pamięć UFS 3.1, czyli ta bardzo szybka, która świetnie będzie współpracować z multimediami. Podzespoły są świetne. Takim smacznym łącznikiem między podzespołami a systemem jest silnik wibracji. Zupełnie odmieniony nie tyle, że ze względu na charakter wibracji, które swoją drogą są bardzo przyjemne, ale również przez przemyślane umieszczenie wibracji w obrębie całego systemu. To są tak zwane detale, które moim zdaniem decydują, że smartfona może zakwalifikować do tych flagowych, zamiast do dobrych średniaków. Mogę opowiadać swoje, ale najlepiej będzie, jak złapiecie ten sprzęt sami w dłoń i się o tym przekonacie. Oppo pracuje cały czas nad swoją nakładką Color OS. Przykrywa ona Androida 11 w dalszym ciągu. Powiem od razu, że praca systemu jest bardzo dobra, choć dwa razy udało mi się zamrozić aplikację podczas jej opuszczania i musiałam zablokować i odblokować ekran, żeby Reno 6 Pro przemówił ponownie. Color OS potrafi pokazywać wiele ciekawych funkcji, jak zsunięcie aplikacji, żeby je mieć szybko pod palcem, czy na przykład podświetlanie krawędziowe, gdy przychodzi powiadomienie, bo nie mamy tutaj diody powiadomień. Albo na przykład edycja ikon aplikacji. Jest też personalizowany ekran zawsze włączony, czy szybki gest do włączenia dzielonego ekranu. Takim smaczkiem może być tłumaczenie tekstów wprost z zrzutu z ekranu. Serio, to jest bardzo przydatne. Poznawanie tej nakładki daje szansę na wiele przydatnych nowości, więc polecam ją eksplorować. Reno 6 Pro obsługuje eSIM, jednak decydując się na takie rozwiązanie, automatycznie rezygnujecie z drugiego slotu fizycznego na kartę SIM, bo dwa takowe się tutaj znalazły. Nie mamy za to slotu na kartę SD, ale Reno 6 Pro obsługuje Voice over LTE czy Wi-Fi Calling. Jest 5G, jest dobry standard rozmów, tak samo jak GPS-u, który wskazuje poprawnie kierunek, w którym idziemy w trasach pieszych w Google Maps, a to jest, jak wiecie, pewnie trochę kapryśne nawet w tych droższych smartfonach. Do komunikacji nie mam żadnych zastrzeżeń. Tym razem Oppo nie zapomniało o głośnikach stereo. Nie grają równomiernie, za to jest przyjemna głębia, czego nie mylcie z basami. Głośność maksymalna pozwala spokojnie nagłośnić średniej wielkości pokój. Nie mamy za to jacka 3,5 mm, ale dźwięk na słuchawkach oddaje to z nawiązką. Jest przepiękna scena, bardzo głęboka i ostra z pobrzmiewającym dookoła basem. Korektor jest subtelny i jego wielkim fanem nie pozostanę. Praca baterii w tym modelu była dosyć nieregularna. Akumulator o pojemności 4500 mAh sam w sobie nie rozbudza wyobraźni i w realnym wykorzystaniu osiągam od 4 do max 6 godzin pracy na jednym ładowaniu. Uśredniając te wyniki celowałbym w okolice niecałych 5 godzin. Przekładając na nasze to jeden dzień normalnego użytkowania bym obstawiał, bo przez noc telefon też potrafi trochę tych procentów stracić. Zaletą jego jest bez dwóch zdań 65W ładowanie, które rozładowany akumulator napełni na maksa w niecałe 30 minut, a 15 minut daje około 65% i to się nazywa wolność. Ładowania indukcyjnego niestety zabrakło. Reno 6 Pro korzysta z dosyć ciekawej głównej matrycy, która ma 50 megapikseli i jest produkcji Sony. Obok znajduje się szeroki kąt o rozdzielczości 16 megapikseli. Dodam, że ten obiektyw inaczej na powierzchni swojego szkła odbija światło od pozostałych, zbiera więcej refleksów, a to dosyć nietypowe. Trzecim obiektywem jest teleobiektyw o rozdzielczości 13 megapikseli z dwukrotnym zoomem optycznym. Uważam, że 2-megapikselowe makro nie przystoi takiemu smartfonowi. Jeżeli Oppo faktycznie chciało dać użytkownikom zdjęcia makro, to trzeba było dać szeroki kąt z autofokusem, a nie tak słabego zapychacza, o którym nie da się powiedzieć zupełnie nic dobrego. Super za to, że Oppo nie próbuje na siłę przeostrzać zdjęć, robiąc z nich mało naturalne fotografie. Jednocześnie rozpiętość tonalna jest świetna, a kolory mimo że nasycone, to pozostają naturalne. Musicie wiedzieć, że po przybliżeniu zdjęcia szum się pojawia również za dnia. Ten sensor nie dostarczy Wam najlepszego na rynku poziomu detali, choć jest ich dalej wystarczająco. Ekspozycja jest dobrze dobierana, HDR pracuje przyjemnie i nieagresywnie. Kolorystycznie szeroki kontrast ma cieplejsze barwy niż główny obiektyw, innym razem chłodniejsze.
Czasami trafi w punkt, także reguły nie ma. Tutaj bardzo dobrze Renault 6 Pro radzi sobie z cieniami i dynamiką i pod tym względem zazwyczaj on nie odstaje. Jak na szeroki kąt to jest odpowiednio ostro i do niego nie będę się czepiać. Teleobiektyw na dwukrotnym zoomie jest świetny, ostro oraz zgodnie kolorystycznie z podstawowym obiektywem. Na zdjęciach dużo się dzieje, szum jest minimalny i to poziom lepszy niż bardzo dobry. Pięciokrotne przybliżenie cyfrowe dalej jest używalne, ale już jest ten szum. Detali jest mniej, choć jeżeli nie będziecie się w niej jakoś super wpatrywać, to je po prostu zaakceptujecie. Powyżej już szału nie ma, aczkolwiek czasami Oppo robi taki dziwny pstryk. Coś przełącza, co nawet widać na podglądzie i wtedy okazjonalnie te fotki są dużo lepsze na dziesięciokrotnym przybliżeniu. Rzadkie to, ale zaobserwowałem taki myk. Główne oczko ma optyczną stabilizację i jej obecność mocno pomaga w zdjęciach nocnych. Ten tryb nie tylko poprawia ostrość, punkty światła, ale również optymalizuje kolorystykę. Renault odszumia celnie, fotki dalej wyglądają niezakłamanie i uwaga, to również dotyczy teleobiektywu w warunkach miejskich. O szerokim kącie w nocy raczej bym zapomniał, bo nie ma zbyt dużo detali, obraz jest mydlany i nawet w dodatkowym trybie nocnym nie robi to na mnie wrażenia. Stabilizacja dodatkowa dla wideo obniża rozdzielczość do Full HD, które jest więcej niż zjadliwe. Ustabilizowany klip jest solidny i naprawdę Oppo w tej mierze może wychodzić na otwartą walkę z konkurencją. Sama optyczna stabilizacja na 4K szaleństwem nie jest, aczkolwiek wideo na 4K wygląda bardzo przyjemnie. Za to mam wrażenie, że tryb bokeh flare, czyli rozmycie tła dla wideo, działa precyzyjniej w tym modelu niż w Renault 6, co może być sprawką lepszych mocy obliczeniowych. W zupełnej nocy nie zawsze jest to idealnie celne, za dnia jednak ten tryb daje fajowskie podejście do wideo w smartfonie. Działa on również dla frontowego obiektywu. Aparat do selfie ma 32 megapiksele i działa dla niego tryb nocny bardzo skutecznie, jak i tryb bokeh flare dla zdjęć również. Efekty są bardzo dobre, szczególnie patrząc na podstawę w postaci szczegółowości zdjęć. Mając takie zaplecze, można spokojnie bawić się z dodatkowymi trybami. Przestrzegam jedynie przed zbyt szybkim odkładaniem telefonu, bo wtedy fotki mogą wyjść delikatnie poruszone. Oprócz tego, selfie broni się na piątkę. Po swoich testach mogę spokojnie powiedzieć, że użytkując ten smartfon, można się z nim polubić i nawiązać z nim nić porozumienia. Jedno, do czego tak naprawdę można przyczepić się, to trochę zbyt wysoka cena na starcie, bo konkurencja jednak jest spora w tym segmencie, znaczy w każdym segmencie obecnie jest spora, więc jednak ten aspekt cenowy też jest bardzo ważny. Jeżeli to urządzenie będzie tańsze, będzie jeszcze bardziej warte zakupu, w tym momencie absolutnie trudno się do czegoś naprawdę mocno doczepić. Można ewentualnie trochę wytknąć tego, czego nie ma, mianowicie nie ma wodoszczelności, nie ma ładowania indukcyjnego. W przypadku aparatów można byłoby też dorzucić kilka rzeczy więcej, ale cały czas jest to urządzenie, które oferuje bardzo dobre ładowanie. Ma to coś, czego niektórym smartfonom brakuje, że chcecie go trzymać po prostu w ręce. Do tego jest bardzo dobrze zoptymalizowany i te smaczki, o których też mówiłem w trakcie testów, powodują, że wnosi coś więcej niż inne urządzenia. Natomiast jak zawsze decyzja należy do Was, czy te argumenty, o których Wam powiedziałem, przewyższają aspekt cenowy, czy też nie. To wszystko z mojej strony, zapraszam Was na kolejne odcinki, które standardowo niebawem, teraz się skupię trochę więcej na smartfonach, aniżeli na innych materiałach, które pojawiały się ostatnio. Cześć i widzimy się w kolejnym odcinku.